Doczekaliście się kolejnej części Jedi Fallen Order. Wiem, długo nie było z pewnych powodów, ponieważ ciężko się to nagrywa. Jakby to... Nie mogę kłamać. Ciężko się to nagrywa. Pomiędzy odcinkami zrobiłem chyba jedną rzecz. Wróciłem chyba po prostu do statku i pokonałem wytrzeszczącego się bossa, który jest na Pogano. Który jest w sumie... Nie jest jakoś mega ciężki, ale nie jest też mega łatwym bossem. Ale dawno, czy ja pamiętam jak się grało w tym grę, tym się blokowało, tym się tęczy, się robiło uniki, tym się skakało. Dobra. I tu mnie chyba czeka rozmowa. No. Dobra, lecimy szybko sprawdzić parę podstawowych rzeczy. Medytacje przede wszystkim. Nie mam punktu umiejętności, no dobra, ale drzewko umiejętności mogę sprawdzić. Dobra, mam pod Y, mam pod przytrzymanie Y i przytrzymanie... Dobra. Kumam, jakie mam już ataki, bo zapomniałem kompletnie, jak się ich używa, jakie one są. Dobra, spersonalizujmy sobie miecz. Kolor. To zielony, nie wiem czy mieliśmy w tej serii zielony w sumie. Emitter, dajmy sobie męstwo i ten. Ten daj kontrola. Aktywator ten. Projektor. Znaczy rękojeść, jestem debilem. Rękojeść, materiał. Czerwony, o, to jest ładny. W ogóle ten kal to tnie to co. To tnie kal to. Nie wiem. Dobra. Więc szybko lecimy do Siri, tak? Siri? Tak ona się Siri nazywa, tak? Siri, jak to... Jak... iOS-owy Google Assistant. Sir, czy ty w ogóle czujesz moc? Tak. Ale nie otwieram się na nią. Odpycham ją. Ty powinieneś robić dokładnie odwrotnie. Wiesz co? Przypomniała mi się jedna rzecz sprzed czystki. To było bolesne, ale... Odnalazłem wtedy część siebie. To dobrze. Znów uczysz się otwierać na moc. Dlaczego tak mówisz? Bo wiem, jak to jest żyć bez niej. Dobrze. Będę się starał. Dobra, nie zawracajmy głowy. To odblokowaliśmy Datomirę i odblokowaliśmy Zeffo. Więc teraz polecimy na... Główną misję mamy na Zeffo. I oczywiście, no, gówno trochę zrobię na... Jakby to powiedzieć, na Datomirze. Jak na razie. Więc... Nie lubię Zeffo. Jest tam za dużo pitolenia, wracania, biegania, walki i gówna. Po wszystkim, chyba w końcu gdzieś się zadowolę. Zakocham się, założę rodzinę. Rodzinę? Ty? A co, myślisz, że ja nie wiem, co to miłość? Pewnie mnie oświecisz. A żebyś wiedziała, miłość jest piękna, ale wymaga pracy, podziwu, oddania, pociągu i szacunku. Gris, to zaskakująco wnikliwe. Wiesz, ma się to doświadczenie. Ten przystojniak skradł niejedno serce. Wiadomo. W tym czasie, kiedy lecimy, postanowię sobie... Mogę Inkwizytora. Inkwizytor był jakoś niedawno, mam wrażenie. Poncho. Componero. To. Agamna banda, banda, bunda, bunda. No, dobra. Muszę znaleźć jeszcze jeden strój. Bo to jest ogólnie interesująca rzecz. No, ale Big One. I Stimbana, Tibanena, to damy Bestinę. Tu jeszcze mam Tygeon Prime, dobra, Bestine, Bestinę. Zaraz wyjdziemy z hiperprzestrzeni, siadaj. Dobra, lądujemy na Zeffo, proszę państwa. Szykuje się niezła burza, to niezbyt dobry moment na lądowanie. Tak, to dziwne.
Wiatr zakłóca naszą komunikację. Hej, Cordova wspominał o spokoju wokół... A, mogę to trzymać, to dobrze. Widzę osadę w samym środku. To musimy tam lecieć. Przyjąłem. Małe turbulencje cię nie zabiją, młody. Chyba, że wiatr się nasili. Przekaż temu blaszakowi, że nikt go nie prosił o opinię. Jestem pewna, że masz wszystko pod kontrolą. No pewnie, że mam, tylko troszeczkę rzuca. Dobra, trzymać się, trzymać, trzymać! Idealne lądowanie. Gryzi rządzi, kotko. A, tylko że cały czas mamy zakłócenia łączności. Potrzebuję chwili, żeby to naprawić. A ja poszukam śladów Cordovy. Dobrze. Odezwę się, gdy rozwiążę problem. Dobra, modele tam się ładują na szybko. Tutaj. Co? Chcesz pogadać o czymś z Hir? Tak? Nie? Dobrze ci poszło na Bogano. Okej. Okay. Moment. Widzę, że wiele razem przeszliście. To niełatwe. Tak, to prawda. Ale myślę o tych, którzy kiedyś we mnie wierzyli. Jeśli się poddam, zawiodę siebie i ich. Też masz pewnie takie osoby. Praufa. Przyjaciela z braki. Poświęcił się, żebym ja mógł żyć. Wierzył w ciebie. Wiele osób na tobie polega, nawet jeśli jeszcze o tym nie wiedzą. Walcz dalej, Kal. Dla Praufa. Dla wszystkich. BD-1 to miły droid. Chyba zaczynacie lubić. Cordova musiał lubić droidy. W końcu powierzył tak ważne informacje BD-1. Myślę, że wybrał BD-1 dlatego, że potrzebował magazynu zaszyfrowanych informacji. Te droidy eksploracyjne nadają się do tego. Ale na pewno jest też czymś więcej. Dobra. A więc idziemy Zefo zwiedzać. Mamy dwie drogi i tu są skrzynki, po których nie muszę iść. Bo już je pozbieram oczywiście. Życie mi się pokazało, czyli już możliwe, że gdzieś jest jakiś wróg. Chyba. Ale to jest zablokowane i to będzie skrót pod koniec tego dziewczyny. Modele się nie łączą, no co jest? Bro. Nie wszystkie modele się ładują. Nie wiem, co się stało. Gdzie modele się nie ładują ostatnio? Skanuj. Skrzynia towarowa. Okej. Okay. I tu jest to główne przejście, prawda? Chyba tak. Nie, tu jest zablokowane. Dobra. Więc lecimy... Nie, tu jest ta droga ogólnie i ją mam się przedostać. Dobra. Fajnie wiedzieć. Tu będą te gówniaki, jeżeli dobrze pamiętam, to będą takie te szczury tam. O, są te szczury. Dobra. Zapraszam was, przyjaciele. Pierwsza walka po tak długim czasie. Dobra, czerwone unikamy. Uważaj, BD. Dobra. Tak, jej ciężko. Ja już właśnie jak się nie gra tak długi czas w tą grę. Ale nie można trzymać, tylko trzeba sparować, dobra. To też jest ważna rzecz, że trzeba sparować, a nie po prostu naciska, tylko nie trzymać, tylko trzeba w odpowiednim momencie, żeby sparować. Zdobyto punkt umiejętności. Czy tam będę mógł wskoczyć? Mogę wskoczyć. Ruszajmy, BD-1. Zamknięte z drugiej strony i tu będzie też skrót z tego co wiem. Co? Aha, chcę zeskanować jeszcze tego, dobra. Turnowiec. Kal, słyszysz mnie? Imperium,
Znaleźli Zefo. Gdyby śledzili modliszkę, to już by się na nas rzucili. Może szukają grobowców? O, oby nie. Właśnie uruchomiłam łączność. Spróbuję się jakoś podpiąć do ich komunikacji. Dobra. Czyli Sir trochę nam załatwia kontakt z Imperium, więc to jest dobry znak. Dobra, tu trzeba będzie jakąś górą. Zaraz, ja mam pytanie, czy ja tu doskoczę? Dobra, doskoczyłem. I co tu jest? Jestem ciekawy. Nie pamiętam tej drogi. Okej. Matka używała tej tkaniny, by ogrzać dziecko. Przed czymś uciekali. Ciekawe, czy jest tutaj coś, co mnie może zaciekawić. Bo... nie wiem. Skrzyn... z tymi. Jesteś niezastąpiony, wiesz? Ja nie widziałem tego nigdy. Ja kiedykolwiek byłem na Zefo, to nie widziałem tego ani razu. Zdobył to z tym. Zwiększona maksy... aha, bo zaskoczę przepaść, dobra. Odkryto skrót. Zresztą wygotowany. Ten jest pierwszy już Imperium będzie. Ta. Naciskam LT, nie wiem czemu, po prostu z fify, wykryłem się fifę. Chciałem, żeby to służyłem tego guzika akurat w fify. Nie wiem, jakieś inne sterowanie, czy coś, po prostu nie wiem. Czy mogę na to wskoczyć, bo to wygląda jakbym mógł na to wskoczyć, nie mogę. Okej, dobra. Czy jest coś w tych tomkach? Coś powinno być. Dobra, sam przyszedł. Tu nic nie ma. Dobra. Czyli lecimy teoretycznie dalej. Co się stało, Bill? Sprawdzam. Ostrzeżenie. Porzucona wioska. Pamiętam to i to trzeba było dobrze zatrzymać do momencie. Dobra, jeszcze raz będę musiał to zatrzymać. I jeszcze raz. No zapraszam panowie, zapraszam. Wygląda na to, że wszystkie odznaczenia były moje. No, były. Po cichutku postaram się to załatwić przy... Cicho, Billy. Tak. Dobra. Nie pamiętam, którym guzikiem się używało z tymów. Zabierz ją stąd, odciągnij ich. Rozdzieleni. O, widział mnie hop. O kurde, to mi się pyta do zaskoczenia, uda mi się. Zobaczmy, co jest. Tylko ty i ja. Kto, gdzie, jak, co? Thank you.
Zgodnie z wolą Imperatora zajęliśmy planetę Zepho i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świder. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować do naszego celu. Zalecam zaprzestanie prac i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Nadchodzi nieprzyjaciel! Nie bądźcie następni! Dokąd się wybiera? Co znaleźliśmy? Dobra, dzięki. Wygląda na problem. Zrobisz skan? No brawo. Trzymasz się? To dobrze. Rzuć mi Stampede One.
Pewnie jeden z Zefo. Chyba idziemy dobrą drogą, Billy. Zastrzelić go! Znowu robisz uniki?